Siemaneczko! Z tej strony Chat Player. Znajdujemy się teraz w trybie online Watch Dogs. Będziemy grali za chwilę sobie wyścig. I powiem wam jedno, straszny mam problem z dołączaniem do sesji online w właśnie tej grze. Niekiedy dołączanie trwa dobre 10 minut, no i nie wiem, czy to jest ze względu na to, że serwery Ubisoftu są teraz akurat na samym początku gry, kiedy gra wyszła na rynek, są jakoś w pewien sposób przeciążone, no muszą być. Ale często też przy samym uruchamianiu gry pojawia się komunikat, że nie można połączyć się z serwerami. Nie wiem, no, mi się udało dzisiaj połączyć, więc jest ok, nie będę narzekał. Zobaczymy teraz, jak nam pójdzie wyścig. Wyścigi same w sobie miałem okazję już zagrać wczoraj. Udało mi się tam połączyć sesję ze 2 czy 3 razy. Zagrałem kilka wyścigów. Dostawałem w sumie srogie baty na sam początek, szczególnie od ludzi, którzy chociaż po trochu znają mapę. O kurna, ale tutaj miałem fuksa z tą limuzyną. Przydałoby mi się nitro. O właśnie, tutaj nitro dostajemy na checkpointach niekiedy. Nie na każdym checkpointie, ale dość często się to zdarza. Nie wiem dokładnie od czego to zależy, czy co, jakąś tam ilość checkpointów, czy w jaki sposób. Ojej, ale ktoś go wysadził. Ale pomógł mi teraz w przebiciu się przez ten trafik. Niestety ten koleżka... Oj! Ten koleżka miał pecha przed chwilą. Jak na razie wyścig idzie po mojej myśli, ale to zawsze tak jest dobrze na początku. No i właśnie, tutaj już zasrałem. Chociaż jeszcze się przynajmniej nie... Przynajmniej jeszcze nie wypadłem całkowicie z trasy, bo to mi się zdarzało O kurna! Całkiem często. Wydawało mi się, że mogę skosić to drzewo, dlatego się tak zbytnio nim nie przejąłem. I to był mój błąd, totalny błąd. Na drzewa trzeba bardzo uważać. Ale spoko, ten koleżka widzę, że też nie bez problemów się tu przedziera. Wiecie co, trzeba uruchomić nitro. Trochę niewygodnie się to nitro włącza, muszę wam powiedzieć, bo musimy oderwać palec od gazu. I dlatego niekiedy po prostu cisnę L1 zamiast R1. Tak mi się wydaje, że powinienem przycisnąć ten właśnie guzik. O Jezu, ale ciasno. Moja fura za chwilę padnie. Jeszcze raz gdzieś porządnie uderzę. Jeszcze jedno nitro mam w posiadaniu. Ogółem nie miałem jeszcze okazji w ogóle postrzelać w trybie online. Więc... Ojej! Kurna, w taki głupi sposób mnie odwróciło, no. Gość z pierwszego miejsca, no, odskoczył dość konkretnie. Masakra, masakra, nie wyhamowałem. Ale idzie to, no, drugie miejsce nie jest złe. Lepsze niż ostatnie, tak jak miałem kilka ostatnich razy. Postaram się dla was dzisiaj nagrać kilka wyścigów, potem będziemy... raczej kilka, no nie wiem, 2-3 wyścigi max, zależy jakiej długości to wyścigi będą. Mam nadzieję, że trafi się coś na motorach również, a potem postaramy się postrzelać może w następnym odcinku. O ile uda mi się dołączyć do sesji otwartej. O Jezus, o Jezus. Dobra, nitro. Na sam koniec. No. Postaram się opuścić ten most jeszcze, mamy hakowanie. Ja tego hakowania tutaj dużo nie używałem, ale na mecie wylądowałem dość pewnie. Więc dobra, tutaj mieliśmy pierwszy wyścig, ja skończyłem na miejscu drugim z 5 bodajże nas tam było. Zobaczmy, czy da się popatrzeć. Tak, lista graczy. Tak, było nas 5, 7 sekund za zwycięzcą. Cudów nie ma, ze wszystkich się nas dymi tutaj. Ale okej. Wyścig może być. Zobaczymy, jak pójdzie drugi. Więc widzimy się za jakąś chwilkę w kolejnym wyścigu. O, jeszcze trofeum wpadło. Też fajnie, super autostrada. Dobra, wracamy tutaj. I tak jak wspominałem, dobrze by było, żeby był wyścig motorowy. Jest wyścig motorowy, więc zajebiście. Ja się cieszę, zaraz tylko kurde opanować ten motor i możemy walczyć. Tutaj ktoś już ma jakieś konkretnie potworzone postacie. Ja wiele tej kampanii nie zagrałem. Tyle w sumie, ile odblokowałem tryb multi wczoraj i w sumie od tamtej pory próbowałem połączyć się cały czas z sesją i coś się powyścigować. Skoki nad tutaj ruchem drogowym.
Fajnie to wygląda. Szkoda, że jest tak ciemno. Trochę nie widzę trasy. Szczególnie, że te tory tak zlewają się z otoczeniem. O, tego płotu to już w ogóle tutaj nie widziałem. Dobra, mamy nitro? Mamy. Odpalamy. Ale fajna trasa, ciekawa, taka offroadowa trochę, cały czas poruszamy się po torach. W sumie mapka, czy tam mapka, nie wiem czy nazywać to mapką. Oj, nie wiem czy też również powinienem tutaj był skoczyć. Wow, pogubiłem się całkowicie. Ale powiedzmy, że sobie skróciłem tutaj lekko drogę. O, ale że poszedł na pysk, o masakra. O kurna. No i zostałem wyprzedzony. Tutaj kompletny błąd. Oj, zmieści się teraz między tymi furami. Dobra, odpalamy znowu nitro. Może coś to mi pomoże. Oby się ten gościu pogubił tutaj, no. O. Kurna, na czym ja wylądowałem, no? Naprawdę. To był... O Jezu, wysunąłem się na pierwsze miejsce, nie wiem w jaki sposób, ale okej. Nie będę narzekał, weźmiemy to pierwsze miejsce z pocałowaniem ręki. Odbijemy się od ściany. Dobra, jedź. Skok, teraz tylko w niego trafić. Niekiedy w sumie te skoki takie z mojej strony... O. Ale fuks! Odpalamy nitro i jedziemy. Ten wyścig motorowy zdecydowanie podoba mi się bardziej niż ten z samochodami, który mieliśmy wcześniej. Nie dlatego, że prowadzę, ale po prostu jest ciekawszy, dynamiczniejszy. Więcej się dzieje. Te skoki naprawdę dużo tutaj... naprawdę mi się podobają. Dużo mi się podobają. Dziwnie to powiedziałem, ale okej. Nie mogę otwierać tego, nie wiem dlaczego. Przydałby mi się jeszcze nitro. O. Lampy na drodze. Teraz tylko trafić w te wąskie bramki. Powinno być ok. O kurna. Tutaj się trochę pogubiłem. O masakra. Co ja zrobiłem? Ale dobra, goście są za mną dość daleko, więc... Jeszcze mam szansę. Jesteśmy w jakichś 2/3 wyścigu, 10 na 15 checkpointów zaliczonych. Teraz przydałoby się... Wow! Przydałoby się, żeby tamci kolesie się też trochę porozbijali i było bosko. Sorry, że trochę tak bredzę, ale próbuję się też skoncentrować na jeździe, tutaj robiąc jeszcze wheelie. Pominiemy ten utwór. Możemy sobie przełączać te utwory. Kurna! Gra nam tutaj naprawdę potrafi niekiedy położyć kłody pod nogi w postaci ruchu drogowego. Gościu nie dogonił, kurna. Jest blisko. Dobra, mamy prosty punkt. Przydałoby mi się nitro, a nie mam żadnego. Dobra, prościutko i mamy dość konkretny skok. Wohohoho. I mamy metę. Uda mi się na pierwszym miejscu? Uda się, dobra. Zajebiście. Pozycja końcowa 1 i to był drugi wyścig. Ile mamy tam teraz nagrane? Zobaczmy. 10 minut niecałe teraz jest gameplayu. Postaramy się zagrać jeszcze jeden, zobaczymy jak wyjdzie. Więc widzimy się za chwilkę. Jesteśmy z powrotem. Kolejny checkpointowy wyścig. Nie wiem, kiedy zdarzają się również te, na których mamy okrążenia, ten akurat. Będziemy jechać od punktu do punktu i mamy jakąś taką Subarynę nam tutaj podłożoną. Tą, którą jechaliśmy sobie chyba w pierwszej misji w single playerze. Jadziemy. Nawet ten sam kolor czerwony nam dali. Trasy chyba jeszcze wcześniej nie widziałem. No, powiedzmy sobie szczerze, ja te trasy ogólnie może widziałem 3 wcześniej, więc nie wiem ile wszystkich jest. Nigdzie tego na razie nie wyczytałem, nie miałem okazji ich zobaczyć. Ktoś nam podkłada znowu pułapki. Nie wiem dlaczego, ale ja nigdy takiej okazji nie widzę. Nie wiem, czy jeszcze nie mam odblokowanych tych zdolności wszystkich, czy po prostu jestem ślepy i omijam te wszystkie możliwości, które się pojawiają po drodze hakowania i tak dalej. A kurna, ale żem wjechał. Ja myślałem, że to będzie skrót.
Skrót to na pewno nie był, to było raczej wydłużenie sobie trasy. No i spadłem na miejsce trzecie, a byłem na drugim. Dobra, taką się dostaje karę, jak się próbuje kombinować za dużo. Mam dwa nitra, ale nie będę ich odpalał na zakręcie, bo na pewno wypadnę z trasy. Dobra, tylko że tych zakrętów tutaj dość sporo, bym potrzebował dość konkretną prostą. Co on mi zrobił? Oj! To nie było miłe. Dobrze, że wylądowałem na kołach. Ale się gościu tutaj na mnie wyżył, no. Ej. Dobra, czas na odpalenie nitro. Ale żem odpalił, no masakra. Kurna, mam pecha w tym wyścigu, no. Chyba nie będzie tutaj to dobrze wyglądać do samego końca, chociaż ten wyścig jest krótszy, więc spoko, no dojedziemy go. Zdarza się i takie kaleczenie. Gdzie w ogóle są ci goście z samego... z samej czołówki? Musieli mi dość konkretnie odskoczyć. Widzę ich tam... na minimapie. Dość niewyraźne są te punkty czerwone na tej żółtej linii, no ale cóż. Coś tam jestem w stanie jeszcze dostrzec. No i pierwsze miejsce już zostało objęte. Więc tutaj pech, peszek. Jeszcze wyszedłem na trzecie, ale jaja. Nie wiem, co ci goście zrobili, chyba zrezygnowali z dalszej jazdy albo coś takiego. Dobra, no tak wyglądała seria wyścigów. To będzie, powiedzmy, moja pierwsza, jeszcze prawdopodobnie kiedyś się pojawi, jeśli zagram coś ciekawego. Postaram się dla was nagrać. To komentowałem na żywo, może kiedyś po prostu pogram, jeśli zdarzy się kilka ciekawych wyścigów, to po prostu złożę je w jakąś kupę i puszczę z komentarzem dogrywanym. No i okej. Myślę, że w następnym odcinku postaramy się trochę postrzelać w innym trybie, w tym rozszyfrowywania, nie wiem jak on się dokładnie nazywa, rozszyfrowywanie chyba. Więc dobra, jeśli ten odcinek się wam podobał, trybu Multi Watch Dogs, proszę was o zostawienie łapki w górę oraz komentowanie w sekcji komentarzy. Zostawcie komentarz, co sami myślicie o trybie online, czy gracie w niego, czy macie problemy z dołączaniem i tak dalej. No i trzymajcie się do następnego razu. Tymczasem i... Papa!